No, 5 poziomów za mną. No, z tym kolonistą jest teraz losowanie. Musimy to oczyścić. I będzie tutaj dużo zbierania z tego, co oni tutaj piszą, więc właściwie tak, ty już możesz gonić. Trzeba to rozbudować. Skoro jest dużo latania. Teraz tak, że pociąg pojechał, musimy to wszystko oczyścić. A to trzeba będzie dużo zarobić, czyli będziemy latać i rzecz jasna zbierać. A żeby oczyścić, potrzeba zapewne, no właśnie. Potrzeba dużo wody. Więc właściwie tą wodę możemy zbierać cały czas, ponieważ i tak nie będziemy mieli tyle innych rzeczy, co tu jest. Aha, jak już oczyścimy, to i pociąg będziemy ruszyć, to będziemy mogli na tym zarabiać. Do tego potrzeba będzie drzewa, czyli najpierw zajmijmy się tym. Jeszcze nie mam wystarczającej ilości wody. Jest, to przynajmniej jedną ścieżkę tam oczyścimy. I rzecz jasna, cały czas możemy tutaj tą wodę zbierać. Jak ktoś jest blisko, to tym bardziej należałoby to zbierać. To jest tak, tutaj widzę znowu kasa. Czyścimy kolejne. To jest dosyć daleko. Tylko, że oczyszczenie tego zajmuje, znaczy zajmuje, zabiera znowu pieniądze. Jeszcze dwa. Jeszcze tutaj brakuje nam 5 wiaderek i 3 pakunków. 2 znieśli, tu będzie trzeci. Znaczy właściwie tu jest trzeci. No dobra, za chwilę będzie na miejscu, więc tak, tutaj damy wodę, tutaj wyczyścimy to, jest gotowe. Teraz to pozostaje naprawić. 4 drewna, czyli musimy gdzieś ściąć troszkę drzew. 2 drzewa sobie zaznaczymy. To jest do zebrania. I 15 kasy, czyli w tej chwili tak naprawdę kasa będzie nas hamować. No to na chwilę obecną niczego nie potrzebujemy, oprócz tego. Oczyść, napraw, czyli tylko to. Brakuje nam pieniędzy. Skupiamy się na pieniądzach przede wszystkim. Na niczym innym. Pociąg sobie będzie jeździć, a mamy i tak w sumie nadmiar, dopóki nie ma konieczności latania i mamy wolnych ludzików, to pasowałoby jednak, żeby także zbierali, pewnie za zebrane surowce też gra jakoś ekstra liczy, jeśli chodzi o wynik. Następne, 12 z 15, jeszcze 3, czyli to jest pierwsze. Dawać następne, drugie. Pociąg zrobi kurs i to niestety nic tam nie da. I jest trzecie, no to wystarczy. Tak jak zniosą to i to, to będzie komplet. Kurczę, odznaczyłem to? Jak to możliwe? Dobra, lecimy. Na czym tu się w ogóle zarabia? Zaraz zobaczymy. A, koniec misji. Tylko, że ja niczego niestety nie zarobiłem. Możesz przełączyć tam przy streamie, jest po prawej stronie chyba na dole jakość. Jak sobie obniżysz jakość, to nie będzie ci ciąć. Tu jest trochę lepiej. No, po co ja znowu lecę, zamiast zająć się najpierw upgrade'em? Jakie zadanie? Młyn do poziomu trzeciego, naprawić 7 miejsc oraz kopalnię kamienia do poziomu trzeciego też zabrejdować, więc najpierw to zrobimy. Najpierw tych kolesi. Teraz tak, to by pasowało naprawić. Drzew trzeba 5. Mamy ile? 1, czyli 2 dodatkowe trzeba by ściąć. Tu jest trochę kasy, tu już będzie... A, jeszcze jedno. 4 robotników jest, to tak, naprawiamy. Tu byśmy mogli troszkę pozarabiać, to też trzeba naprawić. I najpierw bym się jednak zajął kamieniem. To wymaga 14 drzew i 10 kasy. To by dało nam możliwość pozyskiwania drewna i zarabiania na tym, więc tym się jeszcze powstrzymamy. Tak, ciebie puszczamy. Tutaj brakuje 4 drzew, czyli musimy 2 sobie ściąć. I tak naprawdę, gdybyśmy najpierw to odblokowali, później rozbudowali to, to byśmy troszkę więcej kasy zarabiali i... To by się nawet przydało. I tak chyba zrobimy. Ile tam trzeba do naprawy? 7 drzew. 1, 2, 3, 4. Musimy 4 jednak ściąć. Jeszcze 3 drzewa brakuje. Jeszcze jedno drzewo, to czekamy.
Jest, naprawiamy to. Teraz to jest do naprawy i to kosztuje znowu masę drzew. Czyli pasowałoby to zupgrade'ować tak naprawdę. Ile mamy gości? Mamy gości, którzy niczego nie robią, ale też nie za bardzo jest co robić. Teraz tak, do upgrade'u tam pewnie trzeba drewna, więc zetnijmy trochę tych drzew. Jeszcze mamy trochę kasy. Jest. To trzeba do upgrade'u. Mamy wszystko, więc tutaj zbieramy przy okazji. Tu jest troszeczkę kasy. Właściwie możemy sobie nawet jedno drzewo trzasnąć. A właściwie nie. Ach, już za późno. 10 drzew nam jeszcze potrzeba. To jest tak, żeby to zupgrade'ować, potrzebujemy trochę drewna. Jakbyśmy teraz zebrali to drewno, co tutaj jest, to chyba nam jeszcze nie starczy, coś się obawiam. Jedno zbierzemy. To nam da 5. Poczekamy z tym drugim, żeby on nie zaczął produkować. Dzięki czemu szybciej strzelimy upgrade. Dobrze, teraz upgrade i rzecz jasna teraz już możemy zbierać. Więc to jest to i teraz brakuje nam kasa, więc w czasie się znajdzie. Nawet jakby poziom miał przyjechać, natomiast poczekamy z upgrade'em. To już jest chyba na maksa zupgrade'owane. I to jest ten cel misji, który mamy. Tu jest Lumber Mill, czyli tartak do poziomu trzeciego. Musimy naprawić 7 ścieżek oraz ulepszyć... Wszyscy gonią ulepszyć tej kopalni kamienia. Wiem. Napisał mi, że zostawię. Sła? No. Żona przeżywa, bo zepsuł się młynek w kuchence. Kupiłem drugi. Tylko, że kurier zostawił pod drzwiami paczkę. Ale to chyba nie pierwszy raz. Jakoś nie ginie. Teraz tak, tutaj trzeba 10 kasy i to będzie kłopot. Więc to by pasowało naprawić, ale to też wymaga kasy. To by trzeba było też szybko naprawić, ponieważ będziemy teraz mieć masę drewna. Zbierzmy tu drewno. 8 pieniędzy, to da nam 3. To jest jeszcze za mało. Natomiast tutaj 3. Raz. Myślę, że i tak nie zdążymy, ten pociąg raz jeszcze jeden kurs przeprowadzi. Tutaj brakuje, no wszędzie czegoś brakuje. 1 pieniędzy, dobra, to wystarczy i dzięki temu walniemy tutaj kopalnię kamienia. Jest. To tak, odprawiamy pociąg, zabieramy teraz drewno i naprawiamy to, tylko to wymaga 7 pieniędzy, no będzie kłopot z tym. Ale chyba nie będzie, bo to zaraz widzę paczkę jedną doniosłą na pocztę. Jeszcze 2 pieniążki. Jest. Ile z tego zarobimy? 2, to wystarczy. Teraz tak, tutaj brakuje 4, żeby to ulepszyć. To zbierzemy to. Tego już nie ulepszymy, jest na maksa. Tutaj 12 kasy. Ja bym najpierw właśnie to zrobił, ponieważ mamy masę drewna. Więc opłacałoby się ulepszyć ten budynek, ponieważ będziemy wtedy więcej zarabiać. A myślę, że to już wkrótce nam się przyda. Tutaj trzeba też poczekać. Dobrze, możemy sprzedać. Tu jest kasa. Następnie zbierzemy to. No i naprawa tego to jeszcze 2 pieniążki i to pewnie też gdzieś po drodze za chwilę będziemy mogli... Tu jest jedna paczka. Naprawić. Zobaczmy, czy to można ulepszyć. To by zwiększyło wydobycie. Mamy 2 kamienia. Kamienie będą potrzebne gdzie? Tutaj 6. I tyle. Tutaj pewnie kamień schodzi, więc jak to naprawimy, to będziemy się musieli kamieniem posługiwać. Tak, puszczamy tutaj pociąg, zbieramy to. Staramy się cały czas, żeby ktoś jednak siedział w tym domku. Ciebie puszczamy, to naprawiamy. 3 kamienie są do zebrania. To już wszystko jest ulepszone, więc teraz pozostało tylko oczyścić tę drogę. A zatem musimy dbać o... Teraz tak naprawdę chyba kamień. 2 pieniążki. Pojechali, więc pierwsze jest do naprawy. Kamienia też trochę pasowałoby, żebyśmy jednak mieli na stanie. I teraz wszystko rozbije się pieniądze, czyli zbieramy to. I rzecz jasna sporadycznie jakiś kamień. Tak, żeby utrzymać tyle kasy, żeby można było ten pociąg odprawić. Jedzie następny. Za chwilę przybędzie, więc tak, tutaj go odprawiamy. Mamy w środku jeszcze 3 gości, to 3 możemy puścić. To niepotrzebnie dałem, ale on
Za chwilę wróci jakiś koleś. Jest. I teraz tu. 5 pieniędzy. Dobra, to wystarczy. No i tak, kamienia mam 49, więc ja bym już się chyba zajął tutaj czyszczeniem tego. Wyszedłem poza limit czasowy. Wszędzie tylko kasa jest potrzebna. A zatem w tej chwili jesteśmy uzależnieni od tego, jak te pociągi jeżdżą. Niedobrze. Tutaj 15, więc najpierw oczyścimy te, ponieważ to powoduje, że pociąg szybciej jeździ. No bo już wyszedłem poza ramy czasowe. Auto? Nie, no tam się chyba dawało obniżać. Czyli teraz kasa. Brakuje 7 pieniędzy. To jest 2. Brakuje 7. 5, 3. To jeszcze albo pociąg, albo za chwilę przybędzie. I będzie koniec. No i tutaj prawie, że przegrałem. Raz, 2. 1 odprawia. 1 może już tam gonić. Tutaj trzeba będzie też dostarczyć. I rzecz jasna oczyszczamy. No, chyba tym razem nie rozbudujemy. Speed bonus 0. Przeszedłem poziom, ale nie udało mi się ulepszyć. Popatrz na te blokady. Potrzebujemy więcej kamienia. Czyli musimy to oczyścić. I dostać się tutaj do elementów, które mogą produkować. Więc co najpierw? Najpierw rzecz jasna ulepszymy gościa, później to sobie zbierzemy. Później znów ulepszymy. Teraz tak odprawimy kogoś. Ulepszymy. Drewna brakuje. 7, czyli jeszcze trzeba by ściąć mniej więcej tyle. Jeszcze jednego będzie brakować. O, każdy daje 2, czyli jeszcze od razu jeden gościu. Teraz co tu można sprzedawać, pytanie. O, tu jest chyba napisane. Drewno. Ulepszymy. Tu zaraz pociąg sobie pojedzie. To jest tak, co tu można najszybciej oczyścić? Wszędzie czegoś wymagają niestety. To tak, tutaj brakuje 2 drewna. Tu do oczyszczania też trzeba będzie drzewo, więc tak naprawdę drzewo pewnie też będzie zapewne potrzebne do tego, żeby oczyścić cośkolwiek. A, pewnie trzeba będzie dostać jeszcze tutaj, żeby drewno pozyskać. To zróbmy to już teraz. Odprawmy pociąg. Zbierzmy to. Tu by pasowało naprawić, tylko że tak nie za szybko. A, przejście jest tędy. No dobra. Naprawmy to. Drzew sobie troszkę pościnamy. To można jeszcze ulepszyć. Tak też zróbmy, bo to będzie naprawdę dużo latania. Drewno. Drewna mamy mało. A zatem już teraz postarajmy się nieco zdobyć. Tutaj brakuje 2 drzewa, żeby to wszystko załatać. Mamy 5 kasy. Oczyszczenie tego wymaga 2 kasy, więc możemy sobie pozwolić, tym bardziej, że coś jeszcze zbierzemy po drodze. Tylko pytanie, ile pociąg będzie wymagać drzewa? Tu jest napisane? Nie ma niestety. To jest tak, tu jest młyn, tu jest kamień, czyli najpierw to oczyścimy. Odprawmy pociąg, jest 7. Zaraz zobaczymy tak naprawdę, ile trzeba drewna, żeby to obsłużyć. Ja myślę, że i tak tego nie starczy, bo za chwilę sprzedamy drzewo. Jeszcze jeden koleś będzie potrzebny. 3 drzewa, a to w sumie niedużo. 3 drzewa potrzeba też tam, ale 3 gości leci, czyli 6 drzewa za chwilę wpadnie do nas. Jest, tak, naprawiamy to, zbieramy kasiorę. I rzecz jasna, to by pasowało teraz naprawić. Przy okazji zetniemy tutaj drzewo. Będzie potrzebne do upgrade'u. Ten poleciał, tutaj zabierzemy. A tutaj trzeba będzie kamień dostarczać. Czyli tak, drewno jest potrzebne do tego, żeby zarabiać. Zaraz zobaczymy, jak się to przedstawia. Mamy 6 kasy. Nie wiem, gdzie to skończy. Strzelamy pierwszy upgrade. I ta paczka musi dojść, albo musimy to szybko ściąć, żeby ten pociąg mógł dalej pojechać, to trzeba 3 drewna jeszcze dostarczyć na miejsce. Więc tak, to zbieramy. Brakuje 2, czyli musimy zaczekać, aż gość wróci. A później trzeba będzie zrobić jakiś mały zapas. Już jest wystarczająca ilość, tam naprawa wymaga 2 kasy i 10 drewna, to za chwilę uzyskamy. I teraz tak, drewno, to zbieramy. 5 drzewa potrzeba, czyli ja bym raczej
Już nie mogę tego odznaczyć. Musimy teraz zaczekać, aż to skończy. W takim wypadku 10 będzie wystarczająca, żeby to naprawić. Możemy też posiłkować się tutaj ścinaniem drzew. Tu jest pakunek, czyli pieniądze. Naprawcie to. Jedno zbierzcie, bo to wymaga 10 aż. Czyli oni tu przyniosą 6 plus 5, to by była gotowa już paczka. Tak, zatem z drupu musimy poczekać, aż ktoś to dalej przeniesie. 8, tak, pociąg odprawiony, tutaj trzeba będzie 3 drzewa. No cóż, odprawmy go. Musimy jednak to drzewo zebrać. To niezbyt tak, jakbym jak chciał, ale cóż. To jest do zabrania. Mamy wolnych gości, więc tak naprawdę mógłbym co innego robić. Tutaj potrzeba, zbudujmy. No i wszystko się rozbija, to drzewo. Wydajmy jednak te pieniądze. Tu jest kasa. Teraz tak, tutaj potrzeba 2 drzewa. O, poczekamy, aż doniosą. Jest upgrade strzelony. To też upgrade'ujemy. No i teraz naprawdę rozbijanie się i zbieranie pieniędzy. Właściwie to drzewo też zbierzmy. Dopóki nie jest to ulepszone, to możemy się w to bawić. Teraz tak, odprawiamy pociąg. Zbieramy kasę. Tutaj będzie za chwilę drugi. Mamy ile tych gości? Trochę ich jest. Wyczyścimy to, żeby ten pociąg szybciej jeździł. Tylko to też powoduje, że będziemy musieli częściej po drzewo latać. Trzeba o tym pamiętać. Dobra, pociąg jest do odsyłki. Tutaj zbieramy i będzie też wystarczająca ilość surowców, żeby to tutaj ulepszyć. Puszczamy go. No i to wystarczy. Za chwilę będziemy mieć 5, 10, 15 drzew. Więc co musimy jeszcze zrobić? Musimy naprawić 4 drogi oraz wysłać tutaj 10 kamienia. Czyli tak naprawdę przynieść kilka paczek, bo jeszcze to trzeba będzie zapełnić kamieniem. Raz, teraz tak to zabierzmy, tam zagrejdujmy. I teraz trzeba pamiętać, żeby jednak nie wszyscy latali, ponieważ pociąg za chwilę będzie do odprawy. Jeden jest wolny, więc ten jeden może tutaj pobiec. Następnie tutaj będziemy jednego potrzebowali. Jeden przybiegnie, właściwie dwóch przybiegnie. Odprawimy pociąg, zbierzemy tutaj. Teraz tak, to jest już poziom trzeci. Teraz potrzeba nam dużo kamieni. Drewno już możemy właściwie zostawić. Tutaj chyba jeszcze w jednym miejscu będzie potrzebne. Tu już teraz puśćmy. Kamyki, teraz dużo kamyków. Musimy latać przede wszystkim po kamienie. Tu wszystko możemy zrobić. Pociąg to właściwie szybko załadujemy, więc najpierw wszystko to ponaprawiajmy. To da nam 3. Mamy 10 kamyków. A, i źle zrobiłem. Trzeba było najpierw to naprawić. Jest, ale brakuje 4 kasy. Więc tak, odprawimy pociąg, da nam trochę kasy i teraz będzie już można to naprawić. No może nie teraz, a dopiero za chwilę. Jest. To co jeszcze nam zostało? O, rany. To nie jest tyle. Tu trzeba 9 kursów zrobić. Tak, drewna mamy niby wystarczającą ilość. 3 gości jest. Może niech jeden tutaj biega w okolicy, bo zaraz będzie pociąg. I tak, możemy już powoli to ładować. Odprawiamy pociąg. Jeden gościu jest tu. Jednego sobie zostawimy, 3 poleci tam. Zbierzmy też kasę. Chociaż kasa nie jest nam już do niczego potrzebna. Właśnie, można ją zostawić. Brakuje też drewna, więc trzeba by to drewno jeszcze ściągnąć. Dobrze, poleciał. Trzeba jak najszybciej kamyki zbierać, ponieważ to blokuje nam tak naprawdę postęp prac. 10 kamyków. Ładujemy. Po co ja kasę zbieram? Kasy już nie potrzebujemy. Drewno natomiast jak najbardziej tak. I tak, 3 gości od razu wysyłamy, bez zastanowienia. Jeden tutaj. Mamy 10 drzewa, więc to wystarczy tak naprawdę tutaj na 2,5 kursu. Puszczamy gościa. Za chwilę skończy tutaj się kolejna partia kamyków. Raz, dwa, trzy, zbieramy jak najszybciej. I tutaj ładujemy już powoli. Po jednym gościu możemy sobie na to pozwolić. 12. Im ten pociąg przyjedzie, to on akurat skończy tutaj pracę. Tym bardziej, że już wraca tutaj 3 gości. Brak kamienia. Brak 3, oni 15 przyniosą. Jeden ładuje, drugi idzie tam odprawiać. Drewna mamy wystarczającą ilość. Znowu są 3 paczki. Raz, dwa, trzy lecą. 3 gości, jeden tutaj. Później będziemy znowu
ładować się na pociąg. Teraz tak, jest dwa kamienia, to trochę jeszcze nam brakuje. Teraz brakuje trochę kamienia. No i za chwilę kopalnia też skończy, więc już dalej nie będziemy kombinować. 3 wystarczy. Pociąg za chwilę przyleci, więc tak, my tutaj 3. I jeden gościu jest tutaj gotowy na miejscu, żeby móc odprawić pociąg. Nie wiem, czy się wyrobię w czasie, na pewno nie w tym lepszym. Więc tak, brakuje tutaj jeszcze dwóch pakunków. Dwóch, a my tu przyniesiemy... Starczy. Tu jest 15, czyli razy 2. Może nawet się wyrobię w czasie. No jest, udało się. Udało się przejść misję w zakładanym czasie, więc mamy jeden punkcik, a tam, gdzie ewentualnie będzie brakować, to trzeba będzie niestety grę powtórzyć. Mamy stację, mamy biuro. To jest chyba biuro szeryfa, o ile pamiętam. Zatem pozostaje jeszcze bank i inne rzeczy. Tu będzie trochę zimno. I tym razem będziemy musieli ten śnieg zbierać, więc tak, najpierw upgrade. Kolejny. A, dwa drewna potrzeba, więc najpierw zetnijmy. To już mamy tutaj gości, którzy mogliby to oddawać, tylko że na początku się to poznoszą chyba. A, to nam daje jeden, a tu daje dwa. Czyli lepiej jednak to odblokować. Siedem drzew, to daje 4, to jeszcze 2 musimy ściąć. Brakuje 7 i trochę kasy, więc tak, mamy tutaj nieco w zapasie gości. Niech oni to przeniosą. To będzie troszeczkę pieniędzy. Oczyszczanie tego zajmuje 7. Ja i tak muszę wszystko oczyścić, więc tak, tutaj ulepszymy. Zetniemy troszeczkę drzew. To trzeba będzie wszystko rozładować i strzelić następny upgrade. No i teraz już pozostaje latać z tymi paczkami. I rzecz jasna, czasami też czyścić tutaj. Na początku kasa, ponieważ tutaj cały czas kasy potrzeba. A no właśnie, czy tutaj... Wszystko w tej chwili będzie się rozbijać o pieniądze. Nie ma przejścia, więc odblokowujemy. Już jest przejście. Tylko też problem z pieniędzmi. To jest wszystko już zabrejdowane, więc teraz jak najszybciej będziemy zbierać pieniądze, żeby na tym zarabiać i rzecz jasna odnosić, a następnie czyścić każdy kolejny fragment tych torów. Jeden pieniędzy, to troszkę za mało. Jest. Mamy dwóch gości wolnych. Trzeba obserwować, gdzie tam na planszy się pojawiają te pakunki i rzecz jasna od razu je tutaj aktywować. Jeszcze dwa. Teraz tutaj jeden. Jak już się pozna miejsce, gdzie one wypadają, to troszkę szybciej można będzie je zbierać. Tak, teraz tutaj. Czyścimy kolejny. Tutaj brakuje jeszcze 3 kasy. To trzeba będzie nieco zaczekać. A, i tutaj jeden jest daleko. Jego nawet nie patrzyłem, że jest 7. No, trochę przesadziłem z ilością, bo tych paczek jest w tej chwili więcej. 4 pieniędzy. Jest. Kolejny jest tutaj. Jeszcze brakuje 3. Jak zniosą 2 paczki, to w sam raz. Jeszcze zostały 3. 3 kasy, ile to brakuje? Tutaj 4 tej. No to pokazuje cały czas, że 4. Czyli te 4 pozwolą nam to wyczyścić. I teraz jedynie 7. Czyli 2, coraz mniej. 5. To. Jeszcze jednej brakuje paczki. Tu jest jeszcze jedna, już jest koniec. I koniec poziomu, ale też po prostu jesteśmy tak praktycznie na styk, można powiedzieć. Zaniósł kasę, to czyść, a my dalej możemy sobie już te paczki na spokojnie tam poznosić, czy też nawet trochę drewna zebrać. No, nie wyrobiłem się. I nie można budować. A tu jest z kolei piasek. Piasek oraz lód. Więc tak, ulepszamy. Jeden gościu będzie mógł lecieć, bo jeden będzie w zapasie. To już można teraz dwóch wysłać, ponieważ znowu kolejny tutaj doskoczy. O, ale tu jest fajnie, bo oni na bieżąco będą stąd wszystko zbierać. Dobra, jest wszystko. To co dalej? Tak naprawdę teraz rozbija się wszystko o pieniądze. Tylko też jeszcze tu jest chyba kopalnia. Czego potrzeba? 2 piasku.
goście, jeden jest wolny. Czyli to wszystko też trzeba będzie blokować, ponieważ, znaczy nie blokować, zasypywać, ponieważ ludziki się ślizgają i nie mogą w takim wypadku podróżować. No, pojedynczo będziemy to wszystko czyścić. Właściwie nie ma sensu dwóch rzeczy robić, czyli jednak trzeba 9, zaraz zobaczymy. Czy ja muszę wszystko czyścić, czy nie? Piasek jest potrzebny, żeby właśnie udrażniać drogę. Będzie go potrzeba dosyć dużo. A dalej to już kwestia pieniędzy. Tutaj też wydobycie kosztuje, więc nie możemy szaleć. Dwa. Chyba już wystarczy, na razie się na tym skoncentrujmy. Teraz tak, trzeba jak najszybciej pozyskiwać pieniądze. Kolejna. No i tak naprawdę teraz wszystko teraz zależy od pieniędzy. Jeszcze jeden. Teraz tak, jakaś cel misji jaki jest. Jednak to też trzeba będzie wyczyścić. Czy nie ma wyjścia. Jest 6 kasy, jeszcze jedna paczka jest potrzebna, jeśli chodzi o dostawę, żeby pozyskać troszkę funduszy. Czyścimy. I tu później liczą się takie małe niuanse, mianowicie chyba to trzeba zostawić na koniec. Najpierw te wielkie rzeczy ponaprawiać, 7 wystarczy. To jeszcze brakuje nam 1, 2, 3, 4, no prawie 50 kasy. Ja mówię 57 i 7. To jest 14, 28. 28, a to ile kosztuje? 2, 30 kasy. Na bieżąco zbieramy. 1. Starczy. Teraz tak, 3 paczki, żeby móc następny ten element zabrać. Jedna paczka, jest 7, to już kolejny można czyścić. Jest 4, teraz będzie 6 i 8 i jeszcze jeden będziemy mogli zrealizować. I później jeszcze pozostanie ten jeden elemencik. 6, 8. Tak więc gra jest dosyć prosta, niektóre poziomy jednak wymagają do tego, żeby przejść ten poziom dwa razy. Zobaczyć, co można bardziej zoptymalizować, tym samym szybciej go przejść. No i teraz tak, tutaj daleko jest, więc najpierw goni tam. A teraz sobie zbierzemy jedną paczkę i rzecz jasna kończymy to. I koniec. Ledwo, ale jednak się udało. Możemy też troszkę pozbierać. Przesadziłem nawet z tym piaskiem. Mogą to szybciej trochę skończyć, nie zbierając tyle piasku. Więc to są właśnie takie drobne niuanse. Co dalej? Droga jest 3 na 5. Lepszymy jeszcze drogę. No i myślę, że kontrakt wypełnimy jednak.